Wiecie, mam nagrany taki szybki tutorial, jak wymienić te lampy w tylnej blendzie szarami. Prosta ogólnie sprawa. Musimy na początku ściągnąć tam osłonę tylnej klapy. Tu macie jedną, drugą śrubę. Potem po prostu za nią szarpiecie w tak wiadomo z czuciem i wyjmujecie ją z tych zaczepów. Pierwsza część roboty gotowa. Potem mamy tutaj w tej tylnej blendzie kilka takich śrubek trzymających ją. Odkręcamy je wszystkie. Pod tlem odkręcamy śrubki od razu od lampy, bo one nam też je trzymają. To już potem jest mniej roboty. Blenda jest na wierzchu. Trzeba po prostu uważać, żeby ją tu wyjąć spod tego, bo u mnie na przykład jak w starym aucie zablokowała się o tą osłonę światła podświetlenia tablicy. A potem to już w miarę prosto, jak widzicie. Taka lampa trzyma się na 6 śrubach. Dwie są ukryte. Więc warto o tym pamiętać, bo na początku odkręciłem 4, chciałem się z tym męczyć, ale na szczęście znalazłem, nic się nie stało. Odkręcamy je, zakładamy lampę. Potem wszystko w odwrotnej kolejności. I za chwilę wam zrobię zdjęcie, jak już ładna lampa siedzi. Jak widzicie, lampa już siedzi, ale to co wymaga wam jeszcze polecić, wyjmijcie sobie to, jak chce się odkręcić te podświetlenie tablicy, wtedy łatwiej naprawdę to wchodzi, nie trzeba tego tak zatrzaskiwać. A to jak widzicie, trzyma się to na 11 śrubkach.